Zobaczmy, czy potrafimy zrozumieć, jaką masę mają różne przedmioty i rozwiązać zadane z masą zadania arytmetyczne. Skorzystamy z zadań z Academy. które z poniższych bardziej pasuje do masy krowy i mamy do wyboru 7 kg albo 700 kg. Zastanówmy się, ile to jest 7 kg, jak duża jest to masa. Gdybyście chcieli przyliczyć to na funty. To 1 kilogram to około 2,2 funta, czyli 7 kilogramów to 15 albo 16 funtów. 7 kilogramów to masa mniej więcej dużego dorosłego kota albo małego rocznego dziecka, tak mniej więcej. Krowa najczęściej nie ma masy dużego kota, krowa jest znacznie większa od kota. 700 kilogramów wygląda na to, że jest to masa bardziej pasująca do krowy niż do kota. W funtach to mniej więcej 1500 funtów. Krowa to naprawdę duże zwierzę i dużo też waży. Ma dużą masę. Myślę, że lepszym wyborem spośród tych dwóch będzie 700 kg. 7 kg to trochę śmiesznie brzmi jak na krowę. 7 kg to masa kota, sięgającego krowie najwyżej do kostek. Jedziemy dalej. Wszystkie różdżki ględy mają taką samą masę. Glenda zna masę jednej ze swoich różdżek, tej pokazanej poniżej. Jaka jest całkowita masa siedmiu różdżek? Wiemy, że masa tej jednej różdżki to 6 gramów. Tak przy okazji 6 gramów to niewiele. W poprzednim zadaniu mówiliśmy o 7 kilogramach i o 700 kilogramach. Jeżeli przed słowem gram jest słowo kilo, albo przedrostek kilo, to oznacza to 1000. 7 kg to 7000 gramów. Tutaj jest mowa tylko o gramach. A gram to 1000 razy mniej niż kilogram. To nie jest duża masa. Pomyślcie sobie o łyżeczce cukru. Jej masa to 4 do 5 gramów. 4 do 5 gramów cukru. Ta różdżka jest po prostu bardzo lekka. Ale pytanie brzmi, jaka jest całkowita masa 7 różdżek? Jeżeli każda z nich to 6 gramów, a razem jest ich 7, to 7 razy 6 równa się 42. 42 gramy. Jedziemy dalej. Wszystkie kredki z fabryki kredek Karoliny mają taką samą masę. Karolina zważyła 7 kredek i przekonała się, że razem mają masę 56 gramów. Jaka jest masa pojedynczej kredki? 7 kredek ma masę 56 gramów. W takim razie masa pojedynczej kredki to 56 podzielone przez 7. Przez 7 kredek. A 56 podzielone przez 7 to 8. 7 razy 8 równa się 56. Czyli masa każdej z kredek to 8 gramów. Łatwo to sprawdzić. 7 kredek pomnożone razy 8 gramów na jedną kredkę to się równa 56 gramów. Fajne zadania. Tina ma 5 ołówków. Wszystkie ołówki mają taką samą masę. Tina sprawdziła masę jednego ołówka, tego na rysunku. Jego masa to 8 gramów. Jaka jest całkowita masa pięciu ołówków? Jeżeli jeden ołówek to 8 gramów, to 5 ołówków to 5 pomnożone razy 8 gramów. A 5 razy 8 równa się 40. Czyli razem 40 gramów. Następne podobne zadanie. Wszystkie żołędzie zebrane przez wiewiórkę Zosi mają taką samą masę. Wiewiórka wyznaczyła całkowitą masę czterech żołędzi. Widzimy tu na rysunku poniżej. Jaka jest masa pojedynczego żołędzia? Mamy tu trochę odwrotne zadanie niż poprzednio. Tym razem znamy masę wszystkich czterech żołędzi. Ile zatem waży każdy z nich? 4 razy co równa się 20? Albo inaczej 20 podzielone przez 4 Równa się jaka liczba? 20 przez 4 równa się 5, czyli 5, 10, 15, 20. Każdy z nich ma masę równą 5 gramów. 5 gramów razy 4 równa się 20 gramów. Razem mają masę 20 gramów.